Szanowni Państwo, oto pani Justyna Gęsicka, wspaniały mezzosopran, tuż po swojej pięknej prezentacji w drugim etapie konkursu. No właśnie, jak te emocje, jak pani wrażenia tuż po zejściu ze sceny? Emocje cały czas w zenicie. Właśnie martwiłam się, żeby tutaj zebrać wszystkie swoje myśli w jedną całość. No jest to uczucie niepowtarzalne, na pewno, zaśpiewać taki repertuar, który ja się starałam, żeby był jak najbardziej zróżnicowany. Więc co chwilkę przeskakiwać z emocji w emocje, to kosztuje naprawdę dużo, dużo wysiłku takiego wewnętrznego. Tak, repertuar miała pani naprawdę bardzo ciekawy, wspaniale dobrany zresztą do pani możliwości głosowych, do pani zrozumienia i muzyki tej najnowszej i tej dużo, dużo starszej. Ja serdecznie gratuluję. Nie będę już pani dłużej męczyć, bo widzę, że tu jeszcze cały czas jest pani jeszcze na scenie. Tak, doskonale to rozumiem. Proszę zobaczyć, te emocje naprawdę siedzą w każdym artyście, w każdym śpiewaku, w każdym muzyku, który jest świeżo po zejściu ze sceny. Dlatego właśnie porywamy ich na chwilę dla Państwa, żeby pokazać te najprawdziwsze emocje, to co się dzieje z młodym artystą tuż po prezentacji. Trzymam kciuki bardzo mocno bardzo i życzę, dziękuję, żebyśmy się mogły spotkać tu przy mikrofonie, ale przede wszystkim tam na scenie z orkiestrą w finale. Również. O tym się dowiemy już dzisiaj wieczorem. Wszystkiego dobrego. Również sobie tego życzę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.